To jest mapa Wingman Nuke dodana aktualnie w tym update'cie i możemy zaobserwować, że terroryści respią się tutaj na dole Feniksa, nie mają szansy wejścia na górę i wchodzą sobie tutaj właśnie w rejony tutaj dolnego bombside'u. I możemy tutaj zaobserwować, że tu po lewej stronie nic się nie zmienia. Mamy ten pokoik po prawej stronie, tak jak w bombside'u. Mamy wenty i nie możemy wejść na górę oczywiście, bo gramy tylko na bombside'cie dolnym. I mamy tutaj dziwne przejścia wentylami właśnie na prawą stronę. Nie wiem, co ono ma w ogóle wspólnego i po co ono jest. Nie mam dla tego pojęcia. Możliwe, że to Valve właśnie w tym momencie próbuje po prostu sprawdzić, czy ma to rację bytu, tak? Więc mamy tutaj to przejście na mały pokoik. Tutaj oczywiście standardowo po tym update'cie nie mamy już przejścia na akwarium, takie bezpośredniego. Musimy tutaj takim sporym zakrętem przechodzić, tak, żeby zdobyć wizję na bombside'zie B. Mamy standardowo wejście, mamy możliwość ciemni, mamy dodaną skrzynkę standardowo, która już była po update'cie i nie mamy tutaj tego pokoiku. Podwójne drzwi. Nie mamy tutaj tego pokoiku, jest on usunięty. W sumie no to jest chyba eksperyment Valve. Zobaczymy, czy do mapy głównej, tak? Zostanie coś takiego zastosowane. Wiadomo, jeżeli taka została zaplantowana na bombside'zie B, bardzo często tutaj zawodnicy mogli się ukryć i nawet jeżeli były otwarte drzwi, to nie byli oni widoczni, bo się chowali za boksami, za dokładnie za jakimiś barelami, beczkami. No i ciężko było to odbić, tak? Tutaj właśnie, jak zobaczymy zaraz po stronie terrorystów, mam możliwość wejścia właśnie z tych trzech wejść, tak? Trzy możliwości. Te tecy respią się dokładnie gdzieś w tym miejscu, tak? Mają innych możliwości jak wejście od rampy i tutaj właśnie się trochę tworzy problem dla CT-ków, ponieważ oni mają tylko właściwie jedno, dwa miejsca do schowania się. Jedna z opcji rampa, druga z opcji ciemnia. Resztę musieliby nieźle rushować, żeby przejść tutaj do tych skrzynek, żeby być w ogóle za ABS-em, tak? Albo schować się jeszcze tutaj ewentualnie jakoś za dildosem, tak? Dosyć ciężko będzie dla CT Wingmanie w ogóle cokolwiek uzyskać, jak mi się wydaje. Bardzo często będą zamykani po prostu tutaj na rampie, tak? Terroryści mają aż trzy możliwości wejścia. I CTC mogą się tego nie spodziewać, mogą po cichu, tak? Mogą CT ewentualnie tutaj zraszować, albo nawet się schować. To jest właśnie jedyny plus, jaki mogą zastosować, tak? Rozbijając szybki, może zdradzają, czy tutaj będą, ale mają możliwość właśnie takiej dziwnej rotacji, tak? Ten wentyl, no całkowicie nie wiem, po co jest on zrobiony, tak? Mamy przejście normalnie poza wentylami, ten wentyl nam umożliwia nic, tak? Tutaj ewentualnie wejście na górę, ale no po stronie Tero na normalnej mapie, no to nie będzie w ogóle przydatne, tak samo po stronie CT. Tak więc nie wiem. Jak wspomniałem, na Wingmanie dosyć ciężko będzie CT-kom walczyć, tak mi się wydaje, na bombside'zie. Terroryści wydaje mi się, że są w jakimś tam stopniu, może i minimalnym, ale są tutaj w lepszym położeniu. No i w sumie to by było tyle. No, Wingman, nie wiadomo, co się potem spodziewać. Równie dobrze możliwe, że Valve eksperymentuje na właśnie na Wingmanie, tutaj bombside B, po prostu bez wentyli. Zobaczymy, co z tego wyniknie. To by było chyba wszystko na temat aktualizacji. Tak jak tutaj też widzimy na Nuke'u, na bombside B również możliwości zostały lekko usunięte. Jednak jakby jeszcze dodali ten tutaj angle z wentów, no to CT-cy byliby kompletnie, no bardzo, bardzo złym położeniem, tak? Bo mieliby tyle możliwości, ile terroryści mogliby zastosować, wyjść z każdego tutaj, z każdej pozycji, nie mieliby kompletnie szans, więc akurat usunięcie wentów sprzyja CT-kom. Ale no, i tak terroryści mają dosyć dużo wejść, dosyć dużo możliwości, żeby wejść na ten bombside
B. To było wszystko z mojej strony. Dzięki za obejrzenie filmiku. Zostawcie subskrypcję jeszcze, jeśli jeszcze nie subskrybowaliście, no chyba, że nie chcecie. Polajkujcie Facebooka również, jeżeli chcecie, to zapraszam. Tam są update'y odnośnie no, takich ogół mojej sytuacji, odnośnie filmów. Bezpośrednio stamtąd możecie się od razu dowiedzieć filmy, no, kiedy film powstaje, tak? Kiedy będzie wydany. I to było w sumie wszystko. Dzięki za oglądanie. Miłego dnia. Cześć.